miejsca, przyjeżdżając tutaj do Katowic wygrać mecz. I myślę, że od pierwszej minuty widać po drużynie, że chcą go zrealizować. Mieliśmy, myślę, przewagę w kilku fragmentach meczu i to dosyć dużą. Niestety zabrakło nam kropki na i, czyli bramki. Starczyło dzisiaj na remis. Gratuluję zespołowi dużego wysiłku ten mecz, bo dużo zdrowia zostawiliśmy dzisiaj przy duchowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O komentarz także poproszę zawodnika. Myślę, że trener tu dobrze to wszystko podsumował. No cóż, myślę, że czujemy duże rozgoryczenie, bo tak jak już wspomniał, przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty. Myślę, że było sporo okazji, by tak się stało, ale no nie zawsze udaje się strzelić gola. Dzisiaj taka sytuacja nastąpiła i musimy szanować ten punkt, aczkolwiek myślę, że zasłużyliśmy na 3 punkty. Ale nie zawsze ma się to, co chce, więc dzisiaj musimy szanować ten punkt. Pokazaliśmy na pewno, że nie jesteśmy drużyną, która łatwo będzie oddawać pole i którą każdy wskazywał gdzieś tam na przysłowiowe pożarcie i to na pewno cieszy, aczkolwiek musimy jeszcze mocniej dążyć i napierać przeciwnika, żeby takie mecze jakby przechylać na swoją stronę. No i tyle. No. Za parę dni mamy kolejny mecz i myślę, że tam już będziemy wiedzieli, jak to zrobić, żeby po prostu wygrać to spotkanie. Dzisiaj też to wiedzieliśmy, ale no, nie, niestety się nie udało. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Maciej Grzywczyk, Kotowski Sport. Powiedzmy, że poczytujecie sobie za sukces to, że dzisiaj skończyło się bezwarunkowo miejsce. Tu zawsze Kieksa tworzyła widowiska dotąd w tym sezonie, stwarzała dużo okazji, no dzisiaj ich miała tak mało jak chyba w żadnym meczu. I pytanie, co było kluczem do tego i czy to sobie poszukujecie za sukces? Znaczy, to nie jest duży sukces, bo powiedziałem, że chcieliśmy tutaj wygrać trasę zawodników w pressingu i w uniemożliwianiu IKS-owi ataku i rozwijanie swobodnie tych ataków powodowało to, że na pewno nie było łatwo się konstruować tutaj akcji. No taki był plan na mecz. Drugim planem było strzelenie bramki. Tego drugiego założenia nie spełniliśmy, więc jest remis. Oczywiście wiedzieliśmy, jakim dobrym zespołem GKS Katowice jest. Przegrał bodajże jeden mecz przy Bukowej z Arką. Także mieliśmy bardzo duży szacunek do tego przeciwnika, ale tak jak powiedziałem, no, chcemy w tej lidze też coś prezentować i chcemy być z meczu na mecz lepszym zespołem. Oczywiście za pewno odczucia zawodników po meczu na gorąco są takie, że mogliśmy ten mecz wygrać, ale w końcowym rachunku mamy remis i ten punkt przyjmujemy z dużą pokorą. Czy jeszcze są jakieś pytania? Tych pytań do Piotrka i do trenera, czy GKS w drugiej połowie szczególnie zaskoczył, bo ile pierwsza była w miarę wyrównana, to faktycznie w drugiej Skra zdecydowanie częściej gościła w polu karnym przeciwnika. Czy GKS zaskoczył, że tak zachowawczo z nami zagrał? No, GKS ostatnie dwa mecze grał bardzo, bardzo podobnie. Taka była taktyka. Aczkolwiek mam na tą chwilę ciężko określić, na ile ta przewaga nasza była, bo u tych sytuacji stuprocentowych czy takich klarownych nie mieliśmy zbyt dużo, ale na pewno dążyliśmy to i atakowaliśmy bramkę GKS-u. Pewno ostatnie minuty drugiej połowy to było kilka różnych dla GKS-u i tutaj dobrze, że wybroniliśmy te stałe fragmenty gry, więc słabe jest. Piotrek, coś do nas? Myślę, że tak wybijamy wszystkiego dobre słowa tu. Ale nie, no tak jak powiedział, na cały mecz też nie da się tak po prostu dominować nad przeciwnikiem. Wiadomo, że będą w meczu fazy, gdzie będziemy w niskiej obronie. W końcówce tak się wydarzyło, ale umiejętnie to wybroniliśmy. No i tyle, no co więcej, no, szanujemy punkt. Pamiętam, że tak jeszcze zapytam o ten rzut karny odwołany. Byliście zdziwieni momentem, w którym to się stało, tym bardziej, bo to trochę wszystko trwało, wcześniej była tak udzielana pomoc zawodnikowi Gieksy. To tak chyba nietypowo, że już zawodnik się de facto przymierza Szymański do uderzenia, a dopiero wtedy się to wszystko dzieje.
Myślę, że to nie pierwsza sytuacja taka jest w meczach pierwszej ligi ekstra klasy, że VAR reaguje, po to jest, żeby takie decyzje podejmować. Na pewno dosyć kontrowersyjna sytuacja. Jak był odwołany rzut karny niekorzystnie dla nas, no ale musimy to przyjąć, bo sędzia tak zadecydował. Przed meczem trener mówił o tym głodzie gry przez te 2 tygodnie przerwy. No i faktycznie było to chyba widać od pierwszych minut. Ten dzisiejszy występ mimo wszystko chyba daje dużo optymizmu przed środą w Opolu i za tydzień znowu spotkaniem na Śląsku. No tak możemy dzisiaj po meczu powiedzieć, ale mamy 3 dni do meczu z Opolu i musimy się przede wszystkim dobrze zregenerować, bo w tym momencie jest to kluczowe. Wiemy, że wszystkie te mecze gramy na wyjazdach i to jest jakaś przeszkoda do tego, żeby zawodnicy odpowiednio inaczej może trenowali. W tym momencie dla nas jest regeneracja może jeszcze bardziej ważna, aniżeli trening w tym mikrocyklu, gdzie mamy w środę pory i sobotę i testy. To jeszcze na koniec tylko zapytam o ten pozytywny ból głowy, bo dzisiaj te zmiany też dosyć fajnie wyszły w naszej drużynie, to tego bólu będzie jeszcze więcej przed środą? Tak, nasza kadra jest zdrowa, tak jak powtarzałem wcześniej. Dzisiaj widziałem sporą grupę zawiedzionych piłkarzy, kiedy ogłaszaliśmy skład na odprawie przedmeczowej, ale wierzę, że są cały czas gotowi do gry i będziemy pewno musieli korzystać z całej kadry w następnych meczach. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo i za wkrótce zapraszam na drugą część. Dziękuję.